w jaki sposób legalnie nabyć zabytkową monetę i zbudować kolekcję. A może szukacie ciekawego, oryginalnego pomysłu na prezent, czy to pod choinkę, czy to na urodziny, imieniny, czy też inną okazję? Przyczynkiem do dzisiejszego filmu są liczne pytania od Was, w jaki sposób legalnie nabyć zabytkową monetę. W związku z tym postanowiłem zrobić taki zakup i podzielić się z Wami informacją. W internecie możemy znaleźć sporo sklepów, które sprzedają monety. Wyznacznikiem do wybrania takiego sklepu była możliwość zakupu na fakturę. Czyli najważniejszy był dla mnie dowód zakupu. Przeszukałem internet i trafiłem na stronę Skarbnicy Narodowej, gdzie jest bardzo bogata kolekcja monet współczesnych, jak również tych historycznych, które mnie najbardziej interesują i zrobię też zakup jakiejś monety. Natomiast jeżeli ktoś z Was nie miałby pomysłu na zrobienie komuś prezentu, na stronie Skarbnicy znajdziemy monety, które są okolicznościowe, wykonane ze złota lub też ze srebra. Jest bardzo duży wybór, także odwiedźcie tą stronę. Ja dokonam zakupu monety historycznej, zabytkowej, które też również są w sklepie Skarbnicy Narodowej. Mamy tutaj do czynienia głównie z monetami Zygmunta III Wazy. Tutaj dla przykładu, zobaczcie, jest piękny ord. Jak również trojak Zygmunta III Wazy. No i półtorak, który mnie najbardziej interesuje. W jaki sposób kupujemy monetę? Tradycyjnie dodajemy monetkę do koszyka, przechodzimy do koszyka i pokazuje nam, co zamawiamy. Przechodzimy kolejny etap, no i tutaj mamy dane do wysyłki. Ja jestem już klientem Skarbnicy Narodowej, czyli informacja to jest powracający klient z moimi danymi do logowania, natomiast Wy, jak będziecie kupować, musicie podać wszystkie swoje dane, no i oczywiście na jaki adres ma zostać wysłana moneta. Co ważne, jeżeli chcielibyście kupić taką monetę na fakturę, musicie zgłosić to w osobnym mailu do Skarbnicy Narodowej. Ja zamówiłem na potrzeby tego filmiku monetę półtoraka Zygmunta III Wazy z takim kolekcjonerskim folderem. Jak on wygląda? Za niebawem się dowiemy, przyjdzie przesyłka, otworzę, no i też Wam zaprezentuję. Ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Najważniejsze, co nas interesuje. Mamy monetę zabytkową, historyczną, podpartą dokumentem zakupu, czyli to, że jest w sposób legalny zakupiona ze Skarbnicy Narodowej. W momencie, kiedy kupujemy monetę, nie płacimy od razu, tylko kiedy Skarbnica Narodowa wyśle do nas paczkę z zamówieniem, z automatu wystawia nam fakturę. No i na to mamy 14 dni, aby opłacić fakturkę za zamówienie. No, monetę dostajemy do domu, monetę sprawdzamy i wtedy sobie na spokojnie opłacamy fakturę. Czyli termin płatności to 14 dni. Nie musimy płacić nic od ręki. Sprawdzimy, czy dotarła paczka. Jest koperta. Zobaczymy, czy to z naszą przesyłką. Tak, ze Skarbnicy Narodowej, czyli przyszła nasza moneta. Zaraz otworzymy i zobaczymy zawartość tej paczuszki.
Otworzymy teraz kopertę, no i sprawdzimy zawartość. Jak widać, moneta przyszła opakowana w dużej kopercie, takiej bezpiecznej. Przetniemy do końca i zobaczymy, co w tym się znajduje. Po otwarciu koperty ukazał nam się oto taki katalog, do którego za chwilę zajrzymy, i szereg różnych informacji wydrukowanych na ładnych karteczkach. Pierwszy dokument, który rzucił mi się w oczy, to właśnie certyfikat półtoraka koronnego Zygmunta III Wazy, który sobie zamówiłem. Jest tu informacja o autentyczności tej monety. Jest tutaj podpis dyrektora Skarbnicy Narodowej, czyli możemy zawierzyć, że jest to półtorak oryginalny. Kolejną taką broszurą jest informacja o tym, że na stronie Skarbnicy Narodowej możemy dokupić sobie kolejną monetę srebrnego orta Zygmunta III Wazy z Mennicy Bydgoskiej. Jest podana cena 690 zł. Po wyjęciu z tej koperty pozytywnie zaskoczył mnie ten klaser papierowy, który ma informacje o mennictwie wazów, jak również gotowe wkłady do poszczególnych monet, które możemy kupić również na tej stronie. Tu znajduje się mój półtorak koronny, który zakupiłem w takim plastikowym holderze zabezpieczającym. Ładnie wygląda moneta na oryginalną, no ale też o tym mówią dokumenty, że jest to oryginalny półtorak. Jeżeli ktoś by chciał dalej kontynuować przygodę ze zbieractwem Mennicy Wazów, przygotowane w tym katalogu są odpowiednie miejsca i możemy odpowiednio podokupywać kolejne monety i zebrać wszystkie nominały. Otworzymy teraz monetę zabytkową półtoraka koronnego Zygmunta III Wazy. Monety te były wybijane w latach 1614-1629. Zakupiona moneta będzie wzbogacała moją gablotę szklaną, która znajduje się w sklepie. Możecie zakupić taką monetę i otrzymać dowód zakupu. Natomiast również możecie znaleźć sami takie i inne monety wykrywaczem metali. Natomiast musicie pamiętać, że do tego należy posiadać stosowne pozwolenia. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku i do zobaczenia w następnym.